ta dziewczyna da Hemrogo. Cieszę się, że wczoraj Rada Powiatu Opatowskiego zdecydowała o wyborze mnie na funkcję starosty, pani Małgorzaty Jarowską na funkcję wicestarosty, którą dobrze tutaj w tej gminie znacie. Pani Małgorzata pewnie coś powie o waszej gminie, ponieważ ja od kilku lat, gdy współpracuję z panią Małgorzatą, to tylko słyszę o gminie Lipnik, Także myślę, że ta gmina Lipnik, to panie wójcie, będzie uprzywilejowana ze wszystkich stron. Nie popuścimy. Proszę Państwa, chcemy, żeby to była taka nowa jakość sprawowania polityki, podejścia do ludzi, podejścia do sprawowania swojego urzędu. Ta praca ma być służbą i w takim podejściu, w takim duchu dzisiaj zaczynamy tę pracę. Gwarantujemy współpracę, nie konkurencję, ale współpracę samorządu powiatowego i samorządu gminnego. Także jest bardzo miło, że tą funkcję zaszczytną starostę, ale też zobowiązującą mogę pełnić. Będę chciał się wywiązać z tej funkcji
jak najlepiej. Urząd jest otwarty dla Państwa, także pewnie będziecie woleli Panią Starostę odwiedzać niż mnie, ale wcale się nie dziwię. Bardzo proszę Pani Starostę jeszcze o słowo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, jestem dumna, że mieszkanka tej gminy, gminy Lipnik, dzisiaj przypadł mi w udziale takie zaszczytne stanowisko. Ja obiecuję, że z tej strony postaram się wykonywać swoje obowiązki sumiennie, rzetelnie i uczciwie dla tego społeczeństwa. Oczywiście mając na uwadze tą gminę w sposób szczególny. Dziękuję Państwu bardzo. Gratuluję radnym wyników, Radzie Gminy, Sołtysom, jak również przedstawicielom jednostek organizacyjnych. No i Panu, Panie Wójcie, że jest dzisiaj pewnie Pan tą zaszczytną funkcję w gminie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Starości, Panie Wójcie, Panie Wójcie. I w tej chwili przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę Przewodniczącego Gminy Komisji Wyborczej, Pana Bartłomieja Kordosa, o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Wytyk. Bardzo proszę. Mam przyjemność Państwu wręczyć tę nominację wyboru do Rady Gminy. Kolejne będę zapraszał następujące osoby. Proszę o przybycie radną Gminy Lipnik, Panią Gawę Sabinę. Pan Baran Piotr. Zapraszam. Pan Głodek Wiesław. Pan Kapur Janusz. Pani Kusar Barbara. Pan Kwiatkowski z Dziską. Pan Mazur Stanisław. Pan Modras Andrzej. Pan Nowak Stanisław. Pan Radom Adam. Pani Różycka Monika. Pani Sierpniak Szeleno. Pan Stępień Franciszek. Pan Strawczyński Mario. Pan Zając Dariusz. Dziękuję ślicznie i jeszcze poprosimy Przewodniczącego Gminy Komisji Wyborczej Lipniku Pana Bartłomieja Kordosa o wręczenie
panu Andrzejowi Brzędzielowi zaświadczenie o wyborze na wójta gminy. Bardzo proszę. Jeszcze raz dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego. Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pani Monika Różycka, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Czy są inne propozycje? Nie widzę, nie słyszę, a więc odczytuję rotę ślubowania. Bardzo proszę o odczytanie. Wiernej Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Bardzo proszę o odczytanie listy. Baron Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Gawel Sabina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Łotek Wiesław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kaptur Janusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kusal Bakara. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kwiatkowski Zdzisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mazur Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Motras Andrzej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Nowak Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radom Adam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Różycka Monika. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sierpniak Helena. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Stępień Franciszek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Strawczyński Maria. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zając Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bardzo dziękuję. Proszę usiąść. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Bytników. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanem kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Bytników i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Obecnie przystępujemy do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy Bytników. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez komisarza wyborczego w Kielcach 4. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymaliście wraz z zaproszeniem na sesję. Pozwólcie jednak, że go odczytam. Punkt pierwszy. Otwarcie przez radnego seniora pierwszej sesji Rady Gminy Bytników. Punkt drugi. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bytniku nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Punkt trzeci. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bytniku nowo wybranemu wójtowi gminy Bytnik zaświadczenia o wyborze. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Bytniku. Punkt piąty. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt szósty. Przyjęcie porządku obrad. Punkt siódmy. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Bytników. Punkt ósmy. Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy Bytników prowadzenia obrad. Punkt dziewiąty. Wybór przewodniczących Rady Gminy Bytników, wiceprzewodniczących Rady Gminy Bytników. Złożenie ślubowania przez wójta Gminy Bytników. I punkt jedenasty. Zakończenie pierwszej sesji Rady Gminy Bytników. Pytanie do radnych. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie słyszę zgłoszeń, więc stwierdzam, że Rada Gminy będzie obradowała na sesji pierwszej sesji w dniu 22 listopada 2018 roku według przedstawionego porządku obrad. Punkty od 1 do 6 porządku obrad uważam za zrealizowane i przechodzimy do punktu 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Bytników.
Szanowni Państwo, punkt 7 składa się z 7 podpunktów, z którymi zapoznam. Podpunkt 1. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Podpunkt 2. Powołanie komisji skrutacyjnej. Podpunkt 3. Zapoznanie się z zasadami głosowania. Podpunkt 4. Prezentacja wystąpienia kandydatów. Podpunkt 5. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Podpunkt 6. Odczytanie protokołu przez komisję skrutacyjną. Podpunkt 7. Odczytanie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego. Bardzo proszę o zgłoszenie, w tej chwili przechodzimy do kolejnego. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie dla dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Ja chciałem zgłosić pana na przewodniczącego, pana Stanisława Mazura. Dziękuję. Proszę o dalsze zgłaszanie. Nie widzę dalszych zgłoszeń, więc stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Wilkniku. Tak, ja wyrażam zgodę. W tej chwili może przedstawię swoją. Jestem tu radny szóstą kadencję. Rozpocząłem Komisji Finansowej Rewizyjnej. Po prostu jestem delegatem do rzeczy poprzednianki. Jestem też delegatem do lokalnych wydziałania z ramienia OSP. Jestem prezesem zarządu gminnego Ochocicie Straży Pożarnej w Rybniku. Również członkiem zarządu powiatowego OSP. Tak samo jestem członkiem zarządu wojewódzkiego w Kielcach, zarządu Ochocicie Straży Pożarnej. Tak krótko, jestem żonaty, jestem emerytem. No dużo czasu, żeby poświęcić czas dla pracy społecznej. Tak krótko o sobie. W tej chwili proponuję przystąpić do powołania całej swojej komisji konsultacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji konsultacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie. Cabinka. Proszę ja proponuję panią Sabinę. Pani Sabina, czy wyraża zgodę? Wyrażam. Hela. Pani Helena. No. Helena. Jeszcze jedno. Proszę o zgłaszanie osoby. Helenka Sierpnia. Wyraża zgodę? Tak. Zresztą panią Basię głosami. Będzie 3 w 1. Proszę następną osobę, trzecią. Basia Kusa. Basia Kusa. Czy wyraża zgodę? Czy zamykamy listy kandydatów do komisji skrutacyjnej czy osobowo? Jeszcze jeden budynek. Nie. To dziękuję. Stwierdzam, że komisję skrutacyjną zgłoszono trzyosobowy skład komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji skrutacyjnej? Nie widzę zgłoszeń, a więc proponuję, aby wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji. Przypominam, że głosujemy przez podniesienie ręki i w tej chwili musimy przegłosować tę komisję. Kto jest za zgłoszonym składem komisji trzyosobowej? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Nie widzę, kto się wstrzymał, również nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady w składzie następującym. Pani Radna Sabina Gaweł, Pani Radna Helena Sierpniak i Pani Radna Kusa Barbara. Bardzo proszę w tej chwili o zajęcie swojego miejsca i ogłaszam 5-minutową przerwę, żeby się komisja mogła konstytuować. Bardzo proszę. Pan pójdzie szybciej. Jeszcze. Ja przy chwili może Państwu uwagę chciałem podziękować Panu Staroście, Panie i Wicestaracie za przyjęcie zaproszenia. Ja rozumiem, że te deklaracje złożone będą na 5 lat naszej miłej współpracy, dobrej współpracy, że ta współpraca będzie naprawdę owocna. I ja powiem Państwu, że przez ten rok czasu to tak aż bardzo dużo prac starostwa byśmy nie skorzystali jako gmina Lipnik. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. Bowiem liczę na to bardzo gorąco, bowiem wspólny projekt był prac na wykonanie jest cała masa. Ja tu widzę pana radnego Nowaka, się patrzy na mnie o poszerzenie drogi powiatowej, bo jest bardzo wąska. W ogóle biorę w kierunku na Usarzów. Widzę radnych z Wostowa, gdzie mieliśmy obiecane chodniki, już od wielu lat ich nie ma. Takich prac, proszę Państwa, będziemy mieli na pewno bardzo dużo. Panie starosto, dziękuję za przybycie. Gratuluję jeszcze raz wyboru, bo wczoraj żeśmy już rozmawiali, ale jeszcze raz dziękuję. Podam gratulacje. Pan wójt powiedział, że to będzie współpraca na 5 lat. Na pierwsze. Tak, na pierwsze. Ja gratuluję też pani wicestaroście. Na pierwsze 5 lat. Zawsze musimy uważać i mówić, żeby to jest pani starości. Bo staleśnia to jest żona starosty, żeby się nikt nie powiedział, to jest starosta. Bo tak często ludzie to mówią. A to jest poważny błąd. Dziękuję bardzo jeszcze za przybycie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i życzymy owocnych obrad.
przerwie wznawiamy obrady. Proszę przewodniczącej komisji o odczytanie protokołu z wyboru przewodniczącego Rady Gminy Lipiki. Bardzo proszę. Protokół przeprowadzenia tajnego głosowania wpisany dnia 22.11.2018 roku przez Komisję Strukturacyjną powołaną przez Radę Gminy Wilkniku w sprawie dokonania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wilkniku. Komisja w składzie: przewodniczący Cierniak Helena, członek Gaweł Sabina, członek Kusak Barbara. Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdza, co następuje. Pierwsze, stwierdza się, że ustawowy skład Rady Gminy Wilkniku stanowi 15 radnych. Dwa, stwierdza się, że obecnych uprawnionych do głosowania jest 15 radnych. Wydano 15 kart ważnych do głosowania w głosowaniu tajnym. Oddano 15 głosów, z tego 14 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Do wyboru przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono jednego kandydata. 4. Po dokonaniu czynności głosowania i obliczeniu wyników głosowania stwierdza się, że kandydat na przewodniczącego Rady Gminy uzyskał następującą liczbę głosów ważnych. Kandydat jako był jeden, pan Stanisław Mazur, uzyskał 11 głosów. 4 głosy były nieważne, a jeden głos, 4 głosy był przeciw, czyli nie, a jeden głos był nieważny. Nie masz 3 głosy. Oj, przepraszam. No przepraszam jeszcze raz, więc powtórzę, żeby było wszystko jasne. Oddano 15 głosów. 14 było głosów ważnych. Jeden głos był nieważny. Przeciwko było 3, a głosów za panem Stanisławem oddano 11. Stwierdza się, że głosów wstrzymujących nie było. Stwierdza się, że wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał radny pan Stanisław Mazur. Stwierdza się, że pan Stanisław został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Wilkniku. Na tym protokół zakończono i podpisano. Do protokołu załączono 15 kart głosowania. Komisja w składzie podpisała, jak tak czytałam wcześniej, przewodnicząca Helena Sierpniak, członek Gaweł, pani Gaweł i członek następny, pani Barbara Kusal. I bardzo proszę. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wilkniku. Bardzo proszę. Uchwała nr 1/2018 Rady Gminy Wilkniku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wilkniku. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 7 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami i paragraf 21 ustęp 1 statutu gminy Lipnik uchwalonego uchwałą nr 7/57/2003 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Lipnik Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2003 roku, numer 226, pozycja 2127, z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Wilkniku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wilkniku na czas kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023 przewodniczącym Rady Wilkniku wybrany został radny pan Stanisław Mazur. Paragraf 2. Protokół Komisji Sytuacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej Komisji Sytuacyjnej o odczytanie uchwały. Dziękuję bardzo za zaufanie, a jednocześnie liczę się z ciężką pracą, jaka jest, stoi przed przewodniczącym. Pracuję w Radzie Gminy 6 kadencję, a przewodniczyłem jej przez 2 kadencje. Uczestniczyłem w pracach gminy od wielu lat. Znajomość zagadnień gminy,
kontakty międzyludzkie, reżyseruje oto tego, aby mógł to przewodniczyć Radzie. Rada jest służbą. Jeżeli dostało się zaufanie od społeczeństwa, aby w tej Radzie uczestniczyć, to tym bardziej wielkim zaszczytem jest tej Radzie przewodniczyć. Przewodniczyć w taki sposób, aby to, co robimy, o czym rozmawiamy, z ludźmi o ich potrzebach, problemach, rozwiązywane były w sposób pozytywny, zarówno dla nas, jak i dla ludzi. Dziękuję za zaufanie. Postaram się pracować tak, jak do tej pory. Wydaje mi się, że pracowałem niekonfliktowo. Na ile mnie było stać, na ile potrafiłem, na ile moja wiedza pozwalała mi pracować w tej Radzie i w tej gminie. Muszę przyznać, że radni posiadają głębokie zaufanie wśród ludzi, między którymi żyją. Ludzi, którzy przedkładają swoje problemy na ręce radnych. Przypominam, że bycie radnym to jest służba i należy pamiętać o społeczeństwie, które oczekuje od nas tego, aby ich życie było zmienione, ulepszone i poprawione. Życzę wszystkim, aby po ukończeniu tej kadencji pozostali z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Dziękuję za uwagę. I szanowni Państwo, Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 8. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. I również punkt 8 składa się z 6 podpunktów. Punkt 1 podpunktu ogłasza zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Podpunkt drugi, powołanie komisji skrutacyjnej. Podpunkt trzeci, zapoznanie się z zasadami głosowania. Podpunkt czwarty, prezentacja wystąpienia kandydatów. Podpunkt piąty, przeprowadzenie głosowania tajnego. Podpunkt szósty, odczytanie protokołu przez komisję skrutacyjną. I podpunkt siódmy, odczytanie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy. I tu, szanowni Państwo, przykładowo, powołanie w drugim podpunkcie drugim, powołanie komisji skrutacyjnej, proponuje ten sam skład komisji skrutacyjnej, żeby nie robić zawieszania. Myślę, że komisja skrutacyjna się pod przewodniczącym pani Heleny dobrze się spisała, więc proponuję, aby ta komisja była w tym samym składzie. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Bardzo proszę, zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczących. Ja od siebie chciałbym zgłosić radnego Piotra Wara ze Stadnicy. Ktoś następny? Proszę zgłaszać. Zgadza się? Proszę, Piotrek. Zgadza się. Ja wyrażam zgodę, ale ja bym proponował panią Monikę. Czy wyraża zgodę pani Monika? Tak. Czy wyraża zgodę pan Piotr na radę? Czy są inne kandydaty? Kandydatura jest? Ktoś więcej? Jeżeli nie ma więcej kandydatów, to zamykamy listę zgłoszeń. Proponuję przystąpić do powołania tej osobowej komisji skrutacyjnej. W tej chwili już zostajemy przy tej samej. A więc proszę komisję skrutacyjną o swoich obowiązkach. Może w tej chwili zapoznanie się z zasadami głosowania. Co jest najważniejsze? Bardzo proszę pani przewodnicząca. W tej sytuacji może ogłaszamy 5 minut do przerwy. Thank you.
Thank you.
Na tym zakończyliśmy
prezentacji kandydatów. I w tej chwili proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie karty głosowania. Proszę przewodniczącą komisji o krótkie przemówienie zasad głosowania, to już pani powiedziała. Proszę swoją. To znaczy tak, ja powiedziałam, jakie są zasady głosowania i teraz przystępujemy do głosowania. Tak jak powiedziałam, wyczytuję po kolei nazwiska radnych, każdy przychodzi, odbiera kartę i idzie i głosuje. Więc jako pierwszy pan Baran Piotr. Dziękujemy. Pan Zdzisław Kwiatkowski. Dziękujemy. Pan Stanisław Pazur. Stanisław Nowak. Dziękujemy. Dziękujemy.
Sergej. Thank you.
Po przerwie wracamy do porządku obrad i ustawiam obrady. Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy. Bardzo proszę. Protokół z przeprowadzenia tajnego głosowania spisany dnia 22 listopada 2018 roku przez komisję skrutacyjną powołaną przez Radę Gminy Wybników w sprawie dokonania wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Wybników. Komisja w składzie: przewodniczący Sierpiak Helena, członek Gaweł Sabina i członek Kusal Barbara. Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdza, co następuje. Punkt pierwszy. Stwierdza się, że ustawowy skład Rady Gminy Wybniku stanowi 15 radnych. 2. Stwierdza się, że obecnych uprawnionych do głosowania jest 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania w głosowaniu tajnym. Oddano 30 głosów, ponieważ na każdej karcie mieliśmy prawo 2 głosów, bo było 2 kandydatów. Z tego 26 głosów jest ważnych, oddanych, a 4 głosy były nieważne. Do wyboru na 2 wiceprzewodniczących Rady Gminy zgłoszono 2 kandydatów. Po dokonaniu czynności głosowania i obliczeniu wyników głosowania stwierdza się, że kandydaci na 2 wiceprzewodniczących Rady Gminy w Rybniku uzyskali następującą liczbę głosów ważnych. Punkt 1. Radny pan Baran Piotr, za było 11, przeciw było 2 i głosów nieważnych było 2. 2. Pani Monika Różycka, za było 11 głosów, przeciw było 2, głosów nieważnych było 2. Stwierdza się, że głosów wstrzymujących się nie było. Stwierdza się, że wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali. 1. To jest pan Baran Piotr i 2. Pani Monika Różycka. Stwierdza się również, że pan Baran Piotr i pani Monika Różycka zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Gminy w Rybniku. Na tym protokół zakończono i podpisano. Do protokołu zaliczono 15 kart z głosowania. Podpisy komisji. Dziękujemy ślicznie w imieniu komisji. Dziękuję komisji skrutacyjnej za sprawę przeprowadzenia wyborów i gratuluję radnym wybranym na wiceprzewodniczących Rady Gminy Wybników i życzę owocnej pracy. A teraz odczytam uchwałę wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Wybników. Uchwała nr 1 /2 2018 Rady Gminy Wybniku z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Wybniku. Na podstawie artykułu 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami i paragraf 21 ustawy 1 statutu gminy Wybnik uchwalonego uchwałą nr 7/57/2003 Rady Gminy Wybniku z dnia 30 sierpnia 2003 roku, 3 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Wybnik, dziennik urzędowy województwa świętokrzyskiego z 2003 roku, numer 226, pozycja 2127, z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Wybnik uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Wybniku na czas kadencji Rady Gminy 2018-2023 wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Wybniku wybrani zostali Monika Różycka i Piotr Barak. Protokół paragraf 2. Protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przechodzimy do punktu 10. Złożenie ślubowania przez wójta gminy Wybnik. Zgodnie z artykułem 39a ustawy 1 ustawy o samorządzie gminnym
objęcie obowiązku przez wójta gminy Lipnik wybranego w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania na sesji zwołanej przez komisarza wyborczego Kielcach 4. Ślubowanie odbywa się następująco. Rodę ślubowania odczytuje przewodniczący Rady, a wójt powtarza wypowiedziane słowa za przewodniczącym Rady. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Treść ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę, tylko dla dobra publicznego, i pomyślności mieszkańców gminy. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdza fakt zaprzysiężenia pana Andrzeja Krzędziela na urząd wójta gminy Lipnik oraz prawomocne objęcie obowiązku na kadencję 2018-2023. Dziękuję. Tak mi dopomóż Bóg. Panie wójcie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji objęcia stanowiska wójta. To odpowiedzialne zadanie wymaga umiejętności zarządzania i tego podejmowania prawnych, dalekosiężnych decyzji. Od nich zależy przyszłość i dobro mieszkańców, z rąk których otrzymał pan społeczny kredyt zaufania. Wypełnienie tej misji to wielki zaszczyt, jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Wiąże się ona bowiem z umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby lokalnej społeczności. To pan jest najbliżej najmniejszych nawet problemów, za którymi zawsze stoi człowiek. Mam zaszczyt złożyć na pana ręce najserdeczniejsze życzenia od wszystkich mieszkańców gminy. Wierzę, że praworządność, demokracja i rozwój gminy staną się fundamentem pańskiej pracy. Ten rok naszej, jakże uważam, owocnej współpracy. 11 grudnia ubiegłego roku pani premier Beata Szydło powołała mnie na funkcję pełniącego obowiązki wójta gminy Lipnik. Pamiętam, że zobowiązałem się wówczas do pracy intensywnej, rzetelnej na rzecz całej gminy. Myślę, że proszę Państwa, to co się teraz podjęli te zadania, dalej będziemy kontynuowali i rozwijali jeszcze w dalszym kierunku. Ten rok uważam, że nie był rokiem straconym dla nas wszystkich. Udało nam się naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy zrobić. Powiem Państwu, w samych drogach byłem wykonana około 3,5 miliona złotych z dofinansowaniem około 2 milionów ze strony Skarbu Państwa. Ale to jest tylko cząstka tego, co
zrobiliśmy. Ja nie będę może w szczegółach wyliczał, powiem takie będzie, że może podsumowanie sesji rocznej, podsumowującej naszą pracę. Powiem Państwu, że nie ma wsi, która powiedziała, że pominęliśmy ją w czymkolwiek, zapomnieliśmy o kimkolwiek, że nie podjęliśmy prac, może też na następne lata. Prace były różnego rodzaju. Tak, mówimy o drogach, ale też i boisko w Malicach, Pić, Artan, wstępna rewitalizacja stawu, chodnik w Włostowie, plac zabaw, świetlica w Gołębiowie i wiele, wiele, proszę Państwa, innych zadań. Myślę, że to jest tylko początek tego, co planujemy robić. No, powiem, że jestem bardzo rad, powiem, rozmawialiśmy przed chwilą z paniami dyrektorkami ze szkół. Mamy już klepnięte dwie pracownie nowe komputerowe, nowe wyposażenie w komputery, razem z siecią, z oprogramowaniem. 41 komputerów gmina Lipnik dostała na dwie pracownie, jest to bardzo dużo, naprawdę jest to dużo, powiem Państwu, że wiem, inne gminy, dużo, dużo większe, nie dostanę często połowy tego. Myślę, że musimy iść w takim kierunku, by pamiętać o wszystkich, a więc o najmłodszych, pamiętać o osobach starszych i tych najstarszych. Takim planem na kolejne lata, no to jest dokończenie, proszę Państwa, przede wszystkim remontu naszej gminy. Zrobiliśmy dach, jest to początek, ale jesteśmy na końcowym etapie uzyskania pieniędzy na termomodernizację, a więc będziemy szli w elewację, fotowoltaikę, wymianę okien. Myślę, że kiedy patrzymy się na tę gminę przy tym dachu, to widzimy, że ten budynek jest taki, no, jest jaki jest. I cel jest taki, by w przyszłym roku ten budynek naprawdę elegancko wyglądał. Mamy ogrodzenie takie, jakie mamy. Cel jest taki, żeby zrobić eleganckie, porządne ogrodzenie też przy okazji remontu. Bo to jest nasza wizytówka. To jest wizytówka nas wszystkich. To nie jest tylko siedziba wójta, siedziba rady, radnych, pracowników. To jest wizytówka dla całej gminy, proszę Państwa. I ten budynek będzie musiał elegancko wyglądać tak, by był naszą taką wizytówką dla wszystkich przejeżdżających. A jesteśmy przy drodze krajowej, przy głównej drodze, także mam nadzieję, że niebawem to zrobimy. Musimy też pamiętać, no jak powiedziałem, o najmłodszych, o starszych, pójdziemy w tym kierunku, by młodzież, kiedy przychodzą wakacje, przychodzą ferie, ale nie tylko, często narzekamy, że siedzą przy komputerach, siedzą przy telewizorach, a zadajemy sobie inne pytania. A co mają robić? Gdzie mają pójść? Czym się mają zająć? I to jest nasze zadanie, żeby stworzyć system, cały system świetlic, system przy tym, co funkcjonuje dzisiaj przy remizach OSP. Zdajemy sobie sprawę, że strażaków coraz mniej mamy, ale mamy budynki. Musimy te budynki przede wszystkim dostosować do potrzeb społeczności lokalnej, tak by one mogły funkcjonować dla wszystkich mieszkańców. Pewne drogi podjęliśmy w miejscowości Marzyń, gdzie mamy w zasadzie świetlicę sobie remontowaną. Idziemy w kierunku teraz otynkowania i jakieś tam ogrzewanie, żeby było w tej sieci zrobione. To samo zrobiliśmy w Sławuszewicach, jest dach elegancko wyremontowany. Robimy teraz, robił się już garaż. Pójdziemy w kolejnym kierunku, proszę Państwa, żeby ta młodzież, która będzie chciała, mogła w sposób zupełnie normalny, kulturalny korzystać z siłowni, korzystać z placów zabaw, korzystać z boisk. Dlatego ten program, któryśmy służyli też na szkoły, na oświatę, zakłada, że 2019-2020, czy oczywiście przejdzie, mam nadzieję, że on przejdzie, budowę boiska, nowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Lipniku z wieżą tartanową oraz wyremontowanie kompleksowe szkoły we Włostowie w środku. Pamiętając także, że mamy w gminie jeden klub sportowy, mamy w projekcie, żeby zrobić szatnię, żeby nareszcie zawodnicy przyjezdni swoje nie rozbierali się w jednym pomieszczeniu, co jest wręcz niedopuszczalne, że nie ma nawet 9 prostego prysznica. Myślę, że to jest droga na następny rok, żeby taka szatnia powstała. Tak jak powstała w tym roku, praktycznie na ukończenie mamy świetlicę środowiskową w Międzygórzu.
Nie będziemy wchodzić w jakieś kosztowne olbrzymie budynki. Budynki budowane, monumentalne pomniki, które trzeba utrzymać, trzeba je potem ogrzać, trzeba doinwestować. To, co mamy, oczywiście musimy zadbać. Nie wolno nam tego zniszczyć. Ale kolejne budowy to jest takie, będziemy się wzorowali właśnie na gołębie ryczne, Międzygórzu. 50 km kwadratowych do 60 metrów. Mam doświadczenie, że na zebranie nie przyjdzie więcej jak 20-30 osób. Spokojnie się pomieścimy. I myślę, że takim kolejnym ważnym punktem, podjęte są już rozmowy, to będzie skomunalizowanie pod kątem oczyszczalni ścieków i ścieków w Ostowa z Bytnikiem, bo my mamy dwie oczyszczalnie ścieków w gminie. Jedna funkcjonuje nam na 25-30%, druga ledwo już nam się wie. Cel jest nadrzędny. Musimy połączyć kanalizacyjnie Włosów z Lipnikiem i powolutku kanalizować następne miejscowości, dokończyć Włosów i w kierunku Ublinka, w kierunku Kaczyc do Olic, tam gdzie możemy, mamy proste odcinki, a potem zobaczymy inne miejscowości. Myślę, że jest taki program na 5 lat, który nam wystarczy, ale też musimy pamiętać o tym, że nasze funkcjonowanie przez ten rok czasu to są nie tylko inwestycje, to jest tylko kultura. Proszę Państwa, da nam się zorganizować kilka bardzo fajnych imprez w gminie. Jest to naprawdę zauważalne. Było, bowiem jak rozmawiał z innymi wójtami, nawet z panem starostą, oni to dostrzegają, że zrobiliśmy piękne koncerty. To ukłon dla pana dyrektora Szymańskiego. Zrobiliśmy, proszę Państwa, bardzo fajny dzień kolejny. Ale też zrobiliśmy jednorzynki, zrobiliśmy Noc Święta Jańską. Zrobiliśmy piękny koncert, który nam przysponsorowali w Starszym Dworze, w Gminie Testowaty Wielkiego Złodzi. I wiele, wiele innych imprez. I człowiek, powiem, że nie samym chlebem żyje. Jest to stare przysłowie, ale żyjemy też i potrzebna nam i sport, i kultura. I potrzebne jest to, co jest nam niezbędne do codziennego funkcjonowania jako mieszkańców gminy. Owszem, mamy potrzeb bardzo, bardzo jeszcze dużo. Rodzą nam się kolejne pomysły, jak zagospodarować Międzygórz, jak zagospodarować inne obiekty, które są w naszej gminie. I powiem Państwu, wczoraj ponownie byli panowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, bo jesteśmy włączeni jako komisariat policji już do planów na przyszły rok. Ja myślałem, że pewne rzeczy ciężko jest w administracji samorządowej czy rządowej załatwić, a tak jak wyjdziemy w administracji policyjnej, no to jest to poważna sprawa. To my jeszcze jesteśmy naprawdę łatwo na wszystko idzie. No ale miejmy nadzieję, że też to uda nam się wspólnie z Policją Państwową załatwić i temat będzie w przyszłym roku uruchomiony. Bo oni też mają swoje wewnętrzne przepisy, które my musimy uszanować, a których nie przeskoczymy, bo nie ma bardzo jak. Problemów jest wiele, jak powiedziałem, i po to jesteśmy, by te problemy rozwiązać. Myślę, że je rozwiążemy. Nie jesteśmy gminą jakąś szczególnie dużą. Nie jesteśmy gminą szczególnie bogatą. Dlatego, proszę Państwa, będziemy robili to, myślę, co robiliśmy w bieżącym roku. Czyli brać jak najwięcej tam, gdzie się da. Są programy ogólnopolskie, wojewódzkie i musimy z tego korzystać, bo to, że rozmawiam z panią księgową, póki co mamy ponad 22 miliony wykonania budżetu przy 18 milionach w styczniu, nie wzięło się z tego, że ktoś nam to dał. Nie ma tak, że mamy jakieś szczególne predyspozycje, szczególne jakieś układy czy znajomości. Nie, proszę Państwa. Jeśli się wszystkiego nie wyjeździ, nie złoży się wniosków, jeśli pracownicy tych wniosków nie złożą, bo pan Rafał już na widzę głowę podpiera, to nie rozpala ciężka praca na szczęście. Ale jeśli się tego wszystkiego nie dopilnuje, proszę mi wierzyć, że nikt nic nie przyjdzie za darmo nie da. Bo takiej gminy jak Lipnik to jest ponad 100 wojewódzkich świętokrzyskich. I trzeba po prostu o wszystko dbać, o wszystko trzeba wyjeżdżać, załatwiać, pilnować i są wtedy dopiero namacalne efekty. Ja zawsze się cieszę z tego, że Państwo radni,
czy sołtysi, jeśli przychodzą i mówią o tym, co potrzebne jest, jakie są problemy. Bo wójt nie wie, bo i skąd ma wiedzieć, co się dzieje w 22 sołectwach na poszczególnych drogach, czy trzeba krzaki wyciąć, czy trawę wykosić, czy trzeba coś innego porobić. Skąd to ma wójt wszystko wiedzieć? Przecież musiałem codziennie jeździć i patrzeć, co tam się dzieje, ale to jest technicznie niemożliwe. Dlatego Państwa zapraszam do siebie zawsze. Zawsze wszyscy jesteście Państwo mile widziani. Nigdy się nie zdarzyło, żeby ktokolwiek z Państwa był nieprzyjęty, żeby jakiś mieszkaniec był nieprzyjęty, niewysłuchany. Bo są to problemy nasze wspólne. Czy to zgłaszacie Państwo jako radni, czy sołtysi, czy mieszkańcy, ale są to problemy, które musimy rozwiązać i będziemy rozwiązywali. Na każdej dziedzinie. Ja miałbym tyle i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za to naszej współpracy, pracy, tego, że udało nam się nawiązać taką dobrą, bym powiedział, współpracę, że nie daliśmy się, proszę Państwa, jakimś tam pogubić sytuacją, które mają miejsce gdzie indziej. Robimy to rzetelnie, uczciwie, po to, żeby to robić dla społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za krótkie przemówienie i po prostu deklarację, że ta współpraca będzie się rozwijać między radą a panem wójtem urzędem. Dziękuję jeszcze raz i przechodzimy do punktu 11. To jest dziękuję za obecność i udział w obradach pierwszej sesji Rady Gminy Wypników w kadencji 2018-2023. Sesja Rady Gminy Wypników z dniem 2 listopada 2018 roku uważam za zamkniętą.